Program zawiera zdjęcia archiwalne i rekonstrukcje wydarzeń, które mogą być trudne w odbiorze. Norwegia, lipiec 2011 roku. W centrum Oslo wybucha bomba. Ginie 8 osób. 40 kilometrów od miasta na niewielkiej wyspie pół tysiąca nastolatków stara się uciec przed śmiercią. Poluje na nich samotny zabójca. W ciągu 3 godzin zginie 77 osób, zaś ponad 200 zostanie rannych. Jak to się stało, że jeden człowiek rozpętał takie piekło? I dlaczego nikt go nie powstrzymał? Masakra w Norwegii. Norwegia, Tarifjorden, 40 kilometrów od Oslo. 22 lipca 2011 roku. Na wysepce Utøya norweska partia pracy urządza letni obóz dla młodzieży. Hege Haugland jest jednym z jego 500 uczestników. To był raj. Młodzi ludzie jeździli tam dyskutować na różne tematy, uczyć się o polityce i zawierać przyjaźnie. Godzina 16. Poszłam doładować komórkę. W głównej sali usłyszałam, że w Oslo wybuchła bomba. Ojciec Hege pracuje w Oslo jako wysoki rangą oficer policji. Tato? Wszystko w porządku? Gdzie jesteś? Słyszałam o bombie. Wezwali was do tego? Powiedział, że wraca do pracy i żebym mu nie przeszkadzała. W sali była też Elise Myrer. O wybuchu bomby w Oslo powiedziała mi Hege. A potem usłyszeliśmy, że... będzie spotkanie informacyjne. Godzina 16:30. Kierownictwo obozu zwołuje nastolatków. Poproszono nas o spokój i zapewniono, że nic nam nie grozi. Byliśmy przecież na wyspie, z dala od tego wszystkiego. Co miałoby się stać? Dwudziestojednoletni Johannes Dahlen Giske pomaga na łodzi krążącej między wyspą a stałym lądem. Dostaje wiadomość przez krótkofalówkę. Powiedziano mi, że na wyspę chce się dostać jakiś policjant. Wyszedłem ze spotkania, zadzwoniłem do właściciela łodzi i mówię, że trzeba będzie przewieźć tu policjanta. Kapitan na to, że spotkamy się przy promie. Kiedy przepłynęliśmy na drugą stronę, rzeczywiście czekał tam policjant. Miał potężny karabin i pistolet na biodrze. Ale wyglądał zwyczajnie. W ogóle się nad tym nie zastanawiałem. Powiedział, że pracuje dla służb specjalnych i że musi sprawdzić, czy na wyspie nie ma bomb. Godzina 17:15. Kierowniczka obozu z ochroniarzem wychodzą na spotkanie policjanta.
Ich podejrzenia budzi jego broń. Usłyszałem strzały. Spojrzałem w lewo, a jakieś 30 metrów ode mnie stał ten facet. Strzelał w dół. Aleksandra Peltre była z Hege i Elise w sali spotkań. Z początku myśleliśmy, że to sztuczne ognie albo fajerwerki. Wszyscy uważali, że to głupota strzelać, kiedy akurat dowiedzieliśmy się o bombie. Zobaczyłam policjanta na drodze prowadzącej na kemping. Miał broń, ale szedł tak spokojnie, że myślałam, że rozgląda się za tym, kto strzelał. Myliłam się. On kogoś zabił. Uciekajcie. Wszyscy do tylnego wyjścia. Wybuchła panika. Krzyczałam, tak jak wszyscy. Ludzie biegali we wszystkie strony, kompletnie zdezorientowani. Starali się dostać na łódź. Za wszelką cenę wydostać się z wyspy. Johannes wraz z 8 innymi osobami ucieka. Poczekajcie! Ratunku! Widziałam, jak łódź się oddala. Staraliśmy się ich przywołać, machaliśmy, ale odpływali coraz dalej. Godzina 17:24. Na wyspie jest ponad 500 osób. Od lądu dzieli ich 600 metrów lodowatej wody. Morderca krąży po kempingu. Julie Bremnes ukrywa się w swoim namiocie. Dzwoni do mamy. Mamo, jest tu jakiś wariat, strzela do ludzi. Zadzwoniła do mnie i mówi: mamo, jakiś szaleniec strzela do wszystkich naokoło. Nie mogę się dodzwonić na policję. Zdałam sobie sprawę z tego, że boi się o życie. Zrozumiałam, że mogę stracić córkę.
Starałam się zdystansować od tego koszmaru. Myślałam tylko o tym, by przeżyć. Trzymałam się blisko ludzi, których znałam, żeby było bezpieczniej. Cały czas słyszeliśmy strzały. Kiedy zapadała cisza, wiedzieliśmy, że dzieje się coś złego. Szaleniec przestaje strzelać tylko po to, by przeładować broń. Hege jest na północnym brzegu wyspy. Dzwoni do ojca. Ten jest na spotkaniu Delty, norweskiego oddziału antyterrorystycznego. Dziewczynę łączą z dowódcą. Zapytałam, kiedy przybędą nam na ratunek. Powiedział, może w ciągu godziny. I dodał, że już są w drodze. Godzina 17:52. Morderca zbliża się do pompowni na północnym brzegu. Elise dzwoni do matki. W telewizji mówią, że przebrał się za policjanta. Matka boi się, że córka weźmie mordercę za przedstawiciela prawa. Gdyby pojawiło się kilku policjantów, mogłabym wyjść. Jeśli był tylko jeden, miałam się nie ruszać. Nie wolno mi było nikomu ufać. A potem zobaczyłyśmy, że w lesie coś się rusza. Rozłączyłam się. I już po wszystkim, możecie wyjść. Wychodźcie z ukrycia. To wtedy postanowiłam skoczyć do wody. Wiedziałam, że to nie może być prawda. Jesteście bezpieczni. Wychodźcie. Wiedziałam, że się zbliża. Minęło kilka sekund. A potem rozległy się kolejne strzały. Zamknęłam oczy, złapałam się za głowę. Nie ruszałam się. Udawałam, że nie żyję. Nie widziałam nic do chwili, gdy wstałam. Dopiero wtedy zobaczyłam, jak wielu ludzi zginęło. Hege jako jedna z wielu płynie w stronę lądu. Z lodowatej wody ratuje ich łódź wycieczkowa. Godzina 18:15. Julie jest nadal na wyspie. Usiłuje uciec. Wysyła wiadomość do matki.
Chowamy się na brzegu. Czułam się kompletnie bezradna. Moja córeczka była kilkaset kilometrów ode mnie, a ja nie mogłam jej pomóc. Aleksandra wraz z przyjaciółmi dociera na południowy kraniec wyspy. Ujrzeliśmy śmigłowiec. Niektórzy wychodzą z ukrycia, myśląc, że to policja. Ratunku, pomocy! Tu jesteśmy. Maszyna obniża lot, więc wszyscy machają ile sił. Ale śmigłowiec nie ląduje. Okazuje się, że to śmigłowiec stacji telewizyjnej. I nagle pojawił się on. Spojrzałam mu prosto w oczy. Godzina 18:25. Grupa Delta zbliża się do wyspy. Operacją dowodzi Terje Klevengen. Gdy dotarli na nabrzeże, usłyszeli strzały z południa wysepki. Zobaczyli też ludzi na brzegu. Gdy więc dotarli na miejsce, udali się na południe. Funkcjonariusze Delty dostrzegają zbrodniarza. Widzieli, że miał na sobie pękatą kamizelkę. Możliwe, że były w niej ładunki wybuchowe. Każą mu się zatrzymać. On nadal szedł w stronę moich ludzi. W ostatniej chwili jeden z nich zawołał, że to nie kamizelka z bombą. I wtedy strzelec nagle się poddał. Omal nie został zabity. Godzina 18:34. W ciągu godziny zamachowiec zabił na wyspie 69 osób, głównie nastolatków. Córka Marianne Bremnes, Julii, zdołała ujść cało. Zadzwoniłam do mamy i do przyjaciół i popłakałam się. Powiedziałam, że już po wszystkim, że zabrano nas z wyspy. Powiedziałam jej, że ją kocham. Ona powiedziała nam to samo. To była bardzo poruszająca chwila. Koszmar Aleksandry się nie skończył. Została ranna w udo. Przewieziono ją do szpitala w Oslo, gdzie przeszła 3 operacje. Kula przeszła na wylot. Miałam odłamki w udzie, poranione ramiona, brzuch.
Strzelec zostaje szybko zidentyfikowany jako Anders Breivik, 32-letni Norweg. Po aresztowaniu przyznaje się zarówno do oddania strzałów na wyspie Utoja, jak i do podłożenia bomby w Oslo. Zabił łącznie 77 osób, poranił ponad 200. Dokonał najgorszego ataku na ziemi norweskiej od czasu II wojny światowej. Jeśli cofniemy się do wydarzeń, które poprzedziły 22 lipca, dowiemy się, w jaki sposób jednemu człowiekowi udało się dokonać tak straszliwej zbrodni i dlaczego nikt nie zdołał go powstrzymać. Tuż po aresztowaniu Breivika policja odkryła, że zanim rozpoczął on ataki, wysłał mailem manifest pod tytułem 2083 Europejska Deklaracja Niepodległości. Przesłanie skierował do ponad 1000 powiązanych z prawicą osób z całego świata. W dokumencie tym opisuje staranne przygotowania do ataku na norweską elitę liberalną. Jego celem jest rządząca Partia Pracy. Breivik oskarżają o to, że oddała władzę nad krajem w ręce muzułmańskich ekstremistów. Specjalista do spraw bezpieczeństwa Helge Luras bada, w jaki sposób Breivik zaplanował swe zbrodnicze ataki. Wysoce prawdopodobne jest, że czerpał natchnienie z metod działania grup wyznających ideologię dżihadu, działających w południowej i środkowej Azji, zwłaszcza w Pakistanie, Afganistanie i Indiach. Terrorysta postanowił wykorzystać metody działania wroga. Przygotował dwa zamachy, by zmylić siły bezpieczeństwa. Najpierw postanowił podłożyć bombę pod biura premiera w Oslo. Miała ona zdestabilizować rząd i pozwolić Breivikowi na przejście do drugiej fazy planu. Założył, że jeśli rząd ogłosi stan zagrożenia, młodzieżówka wpuści na teren obozu na wyspie Utoja uzbrojonego policjanta. Jeśli taki atak miał się powieść, trzeba było dokładnie opracowanego planu. Breivik umiał przewidzieć, co się będzie działo i, wedle jego słów, jakim stopniem trudności obarczona będzie akcja. Godzina 15, dzień ataku. Breivik podjeżdża białym vanem pod budynki rządowe w Oslo. Ochroniarz Tor Inge Christoffersen obserwuje obraz z kamer bezpieczeństwa umieszczonych tuż przed budynkiem. Codziennie usuwamy stąd samochody. Breivik parkuje samochód tuż pod głównym wejściem do biur premiera i Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie wolno się tam zatrzymywać. Zawsze staramy się odszukać kierowcę, by przestawił samochód. Przewinąłem taśmę i zobaczyłem, że z tego samochodu wysiadł człowiek ubrany w coś, co wyglądało jak mundur prywatnej agencji ochrony. Zacząłem go szukać na monitorach, ale nie znalazłem. Dwie ulice dalej Andreas Olsen idzie do domu. Zobaczyłem kogoś, kogo uznałem za policjanta. Miał kask i plakietkę na mundurze. Parę minut później rzekomy policjant odjechał srebrnym wozem. Wydało mi się to podejrzane, bo pojechał pod prąd jednokierunkową ulicą, aż zapisałem numer rejestracyjny. Godzina 15:22. Tor robi zbliżenie na samochód, by go zidentyfikować. Skierowałem kamerę na tablicę rejestracyjną i wtedy nastąpił wybuch.
wstrząsnął budynkami rządowymi. Zapanował kompletny chaos. Zginęło 8 osób, ponad 200 zostało rannych. Na wieść o eksplozji Andreas natychmiast kojarzy fakty. Pomyślałem, że mam coś, o czym powinienem zawiadomić policję, że to może mieć znaczenie. Policja ma więc już opis podejrzanego, a nawet numer wozu, którym ten się porusza. W obawie przed kolejnymi wybuchami policja zarządza ewakuację. Ponieważ drogi nie zostają zablokowane, Breivik może się dostać do swego drugiego celu, na wyspę Utoja. Pierwsza faza planu uwieńczona zostaje sukcesem. Przywódca Związku Zawodowego Policjantów Arne Johansen analizuje niedopatrzenia, które umożliwiły terroryście podłożenie bomby pod biura szefa rządu. Bardzo naiwnie wierzyliśmy, że wielkie tragedie nie zdarzają się w Norwegii, że dotykają tylko innych. W krajach zachodnich budynki rządowe są pilnie strzeżone i niedostępne dla osób postronnych. W żadnym innym kraju budynki rządowe nie były tak słabo strzeżone. Jesteśmy bardzo dumni ze swojej otwartości, z tego, że wszyscy mogą się swobodnie przemieszczać i mieć bezpośredni dostęp do polityków. Norwegia nie zabezpieczyła się przed atakami terrorystycznymi po tragedii z 11 września. Raport o stanie bezpieczeństwa z 2006 roku stwierdza, że szczególnie podatne na zamachy są budynki rządowe w Oslo. Lokalne wiadomości z tego czasu okazały się ponurym proroctwem. Łańcuchy przed budynkami rządowymi nikogo nie przestraszą. Każdy mógłby tu zaparkować samochód pełen materiałów wybuchowych. Rząd postanawia zamknąć główną drogę dojazdową. Ale przez 5 lat po ogłoszeniu raportu nie udaje się tego zrobić. To absurd. Czekaliśmy długie lata na prostą decyzję władz, by zamknąć jedną ulicę. Johansen jest przekonany, że zwłoka wynikała z samozadowolenia Norwegów. Nikt nie miał poczucia, że trzeba troszczyć się o bezpieczeństwo. Nazwałbym to paraliżem politycznym. Nikt nie chce wziąć odpowiedzialności. 22 lipca 2011 roku ulica jest nadal otwarta. Breivik może zaparkować samochód tuż pod biurem premiera. Ale jeśli plan terrorysty ma się powieść, bomba musi być dość duża, by spowodować poważne zniszczenia. Breivik postanawia zrobić ładunek wybuchowy z 950 kg nawozu. Żeby uzyskać pieniądze na taką ilość, handluje w internecie podrabianymi dyplomami uczelni. Zarabia ponad 600 tysięcy dolarów, które umieszcza na kontach bankowych na całym świecie. W maju 2009 roku rejestruje się jako rolnik. Dzięki temu będzie miał przykrywkę, by pracować nad bombą z nawozu. Może kupić 6 ton substancji, nie budząc podejrzeń. Rolnicy mogli, aż do lipca 2011 roku, kupować nawozy bez żadnej kontroli. Ale jeden z jego zakupów budzi podejrzenia. W grudniu 2010 roku Breivik kupuje azotan sodu w polskim sklepie z chemikaliami. Znajduje się on na liście Global Shield, organizacji stworzonej przez urzędy celne wielu krajów. Jej zadaniem jest obserwowanie handlu niebezpiecznymi substancjami. Na 8 miesięcy przed atakiem Global Shield wysyła raport do norweskiego wywiadu policyjnego PST.
Zawiera on listę Norwegów, którzy kupili w Polsce potencjalnie niebezpieczne chemikalia. Od Urzędu Celnego dostali 41 nazwisk. Na tej liście figurował także Breivik. Osoba, która zajmowała się raportem, odchodzi z pracy wkrótce po jego otrzymaniu. Nikt nie rozmawia z Breivikiem. Nie trafia on też pod obserwację. Gdyby trafił na listę osób podejrzanych, można by było zdobyć o nim znacznie więcej informacji. And operationally justified to go further in the searches of Breivik. Breivik sprowadza z polskiego sklepu kolejne niebezpieczne substancje. Gdyby wywiad zdawał sobie z tego sprawę, mógłby rozpocząć śledztwo. Luras jest jednak przekonany, że działania Breivika umknęły uwadze agentów bezpieczeństwa. Jeśli w ciągu 4 miesięcy nie pojawią się nowe informacje, trzeba pozbyć się danych, które są już w posiadaniu policji. Zakupy Breivika nie stały się więc powodem do śledztwa. Terrorysta mógł bez przeszkód pracować nad bombą. Po raz kolejny nazwisko Breivika pojawia się w dokumentach, gdy próbuje on kupić broń, automatyczny karabin i pistolet Glock. Polowania są w Norwegii popularne, więc wiele osób ma własną broń. Ale mało który myśliwy korzysta z Glocka. Żeby zdobyć pozwolenie na posiadanie takiej broni, trzeba należeć do klubu strzeleckiego i regularnie w nim trenować. Od listopada 2010 do stycznia 2011 roku Breivik bierze udział w 15 treningach klubu strzeleckiego w Oslo. Składa podanie o pozwolenie na Glocka. Z początku policja je odrzuciła. Skontaktowano się z Breivikiem, by uzupełnił podanie. Breivik wyjaśnia, że szykuje się do konkursu, którego zasady zmieniono tak, że można w nim używać pistoletów takiego kalibru. Klub strzelecki potwierdza historię Breivika. Ostatnia szansa na powstrzymanie terrorysty, zanim zacznie zabijać, przepada. Już w dniu ataku zatrzymać go mogła norweska służba bezpieczeństwa. Po eksplozji w stolicy wszystko zależało od reakcji na atak na wyspie Utøya. A jednak jeszcze w godzinę po śmierci pierwszej ofiary policji nie ma na wyspie. Liczyła się każda minuta. On oddał się w ręce policji, a to oznacza, że można go było zatrzymać. Wystarczyłoby, policja zaczęła się nim zajmować. Breivika można byłoby aresztować wcześniej, gdyby nie policyjne problemy z komunikacją i transportem. Gdy padły pierwsze strzały, na policji rozdzwoniły się telefony. I tu pojawił się problem. W Norwegii wezwania na pomoc kierowane są nie do jednej centrali, ale do lokalnych komisariatów. W tym przypadku trafiły do Hønefoss. Ten komisariat ma 2 linie telefoniczne, więc naraz może przyjąć 2 rozmowy. A tu było ich znacznie więcej. Otworzyliśmy więcej linii i okazało się, że na połączenie czeka około 40 osób. Trzy razy próbowałam się dodzwonić na policję i nic z tego nie wyszło. Nikt nas nie słyszał. Zastanawiałam się, czy policja w ogóle wie, co się dzieje.
Niektórym udało się jednak dodzwonić. W 9 minut po pierwszym strzale wieści o ataku docierają do elitarnej jednostki Delta. Ta pracuje w Oslo, zabezpieczając miejsce wybuchu. Teraz musi jak najszybciej dotrzeć na Utoje, pojmać Breivika. Ale wyspa znajduje się w odległości 40 km od stolicy, a policjanci muszą pokonać uliczne korki i kręte wiejskie drogi. Dotarcie na miejsce zajmie im ponad pół godziny. Tymczasem uwięzieni na wyspie młodzi ludzie są kompletnie bezbronni. Okoliczni mieszkańcy słyszą dobiegające z wyspy strzały i pojąć nie mogą, dlaczego nie nadchodzi pomoc. Mam nadzieję, że gliniarze zaraz tu będą. Dlaczego jeszcze nie słychać syren? Dwóch policjantów znajduje się na przystani. Mają broń i uprawnienia, by walczyć z przestępcami. Funkcjonariusze Delty rozpaczliwie usiłują się z nimi skontaktować. Nawiązanie kontaktu z miejscową policją było niezwykle istotne. Musieliśmy przecież wiedzieć, gdzie mamy się stawić. Próbowaliśmy raz po raz, ale nie udało się tego zrobić. Problem w tym, że norweski system komunikacji w czasie kryzysu był w trakcie modernizacji. Przechodzono z systemu analogowego na cyfrowy. W lipcu 2011 roku jednostka Delta używa nowego systemu cyfrowego, a mały komisariat starego systemu analogowego. Przełączono nas na lokalną linię, ale połączenie było fatalne. Niemal nie było słychać, co się dzieje. Przy tak znikomym kontakcie nie przekazano najważniejszych informacji. Nie było pewności, czy sprawca jest jeden, czy też jest ich wielu. Policjanci z przystani słyszą strzały. Uważają, że sprawca jest tylko jeden. Ale Delta jest w kontakcie z młodymi ludźmi na wyspie. Zastępca dowódcy zapytał mnie, czy widziałam napastnika i czy wiem, ilu ludzi strzela. Odgłosy strzałów niosą się daleko. Przerażeni młodzi ludzie są przekonani, że zabójca nie działa sam. Powiedziałam, że podobno strzela czterech ludzi w policyjnych mundurach. Zrozumieliśmy, że na wyspie może być czterech, pięciu sprawców. W rezultacie miejscowi policjanci, którzy mogli powstrzymać Breivika, dostają rozkaz, by czekać na wsparcie. Nie udało się poprawnie oszacować zagrożenia. Ma to fatalne skutki. Przekonani, że mają do czynienia z kilkoma sprawcami, policjanci z grupy Delta postanawiają wysłać na Utoje 23 uzbrojonych funkcjonariuszy. Łódź z obozu zniknęła, więc oddział ma do dyspozycji tylko motorówkę z lokalnego komisariatu. W okręgu Nordre Buskerud jest tylko jedna łódź policyjna. Ludzie tak bardzo chcieli pomóc, że za wielu do niej wsiadło. Może ona pomieścić 10 osób, a było ich więcej. I łódź po 200 metrach stanęła. Była za bardzo zanurzona i gdy próbowali zawrócić, zaczęła nabierać wody. W rezultacie silnik się zatarł. Breivik strzela dalej, a antyterroryści tkwią na łodzi. Ratuje ich cywilna motorówka. Spowodowało to dodatkowe opóźnienie i zapewne śmierć kolejnych osób. Grupa Delta ląduje na wyspie o 18.25, czyli 55 minut po wezwaniu. Po
dokładnym śledztwie możemy powiedzieć, jakie błędy doprowadziły do śmierci 77 osób i poranienia ponad 240. 5 lat przed atakami rząd Norwegii dostaje ostrzeżenie o potencjalnych zamachach Al-Kaidy na budynki rządowe. Służba bezpieczeństwa za wzięcie tropi ekstremistów islamskich. A tymczasem Anders Breivik, obywatel Norwegii, planuje atak na liberalną elitę kraju. 4 lata później samodzielnie tworzy bombę z nawozu, a także zdobywa imponujący arsenał. Wywiad nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia wewnętrznego ze strony skrajnie prawicowego terrorysty. Nikt nie zauważa przygotowań Breivika. Godzina i 16 minut do tragedii. Breivik wysyła mailem swój pełen nienawiści manifest do prawicowych ekstremistów na całym świecie. Potem szykuje się do ataku, zażywając narkotyki. 9 minut przed atakiem. Breivik wjeżdża białym furgonem do dzielnicy rządowej. 10 sekund. Ochroniarz przygląda się samochodowi. 8 osób, wiele zostaje rannych. Odwróciwszy uwagę sił bezpieczeństwa, Breivik bez przeszkód dociera do wyspy Utoja. 17:20. 2 godziny po wybuchu bomby. Breivik dociera na wyspę i oddaje pierwsze strzały. W ciągu kilku minut dowiaduje się o tym elitarna jednostka Delta. Wyspa leży zaledwie 40 km od Oslo. To tylko 10 minut śmigłowcem. Ale Delta nie ma śmigłowca. Korzysta ze sprzętu policji lub wojska. 22 lipca nie jest dostępny żaden śmigłowiec. Jedyne wyjście to półgodzinna jazda na wybrzeże. Problemy z komunikacją stanowią dalsze utrudnienie. W rezultacie przez ponad godzinę policja nie przeszkadza Breivikowi. Telefony w miejscowym komisariacie dzwonią. Breivik twierdzi, że 10 razy próbował zadzwonić na policję, by się poddać, ale połączył się tylko 2 razy. Ponieważ nikt nie przybywa, zabija dalej. Według późniejszych ocen problemy z transportem i komunikacją opóźniły przybycie Delty na Utoje o 16 minut. Przez ten czas życie straciło 20 osób. Czuliśmy, że naszego kraju nie dotyczą te wszystkie straszne rzeczy. I w rezultacie wpakowaliśmy się w kłopoty, które kosztowały nas tak wiele. W marcu 2012 roku policja i Agencja Bezpieczeństwa Narodowego PST przyznały się do operacyjnych błędów i publicznie przeprosiły za to, że nie udało im się wcześniej powstrzymać Breivika. W imieniu agencji pragnę przeprosić za to, że nie udało nam się zapobiec temu atakowi. Rząd Norwegii zwiększył nakłady na wywiad, a także na komunikację i transport dla służb specjalnych i alarmowych. Anders Breivik został oskarżony o dokonanie ataku terrorystycznego oraz o wielokrotne zabójstwo. Maksymalny wyrok, jaki mu grozi, to 21 lat więzienia. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej Smack Jam Studio. Tekst Anna Mieścicka-Liderdale. Czytał Jacek Brzostyński.